Dreamy to lubiana przeze mnie, ale i przez was firma, która produkuje odkurzacz. Ostatnio był robot, a tym razem odkurzacz bezprzewodowy, pionowy. Słuchajcie, kolejna wersja, T10. Widzieliście poprzednich już kilka wersji na kanale. W zasadzie sam w domu też użytkuję dwa takie odkurzacze, tak więc dużo prościej będzie mi robić taką recenzję, bo jest ona oparta na moich doświadczeniach, które no, zbierałem już jakiś czas. Pierwsze adnotacje na pudełku to pojemna bateria, 60 minut w trybie standardowym. Oczywiście ten czas pracy będzie zależny od tego, jak długo będziemy pracowali w trybie turbo, jak długo będziemy pracowali w trybie średnim. Kolejna adnotacja to zmodyfikowana szczotka, tak aby ona dobrze pracowała zarówno na podłogach płaskich, jak i na dywanach, żeby sobie dobrze radziła z sierścią. Mamy również taki manualny przełącznik trybu pracy. No i również marketingowo zastosowana jest technologia kosmiczna, militarna, która ma powodować to, że ten odkurzacz będzie ssał jak żaden inny. Wszystko do nas przybywa dobrze zapakowane, tak więc transport nawet z Chin nie powinien być tutaj żadnym niebezpieczeństwem dla tego urządzenia. Na szybko teraz rzućmy okiem, co znajduje się w zestawie. Pierwszy element to nakładka szczelinowa. Kolejny element to nakładka płaska, taka z dodatkową nakładaną taką przystawką z włosia. Kolejny element to przedłużka elastyczna, która będzie pozwalała na przykład skorzystać z takiej nakładki szczelinowej gdzieś w samochodzie. Ona się ładnie wygina i bardzo mocno rozciąga. Oczywiście w zestawie nie mogło zapraknąć rury, która będzie stanowiła podporę dla odkurzacza, kiedy będziemy korzystali z nakładek do odkurzania. Kolejny element to elektroszczotka, mała elektroszczotka, która będzie służyła do odkurzania mebli. Też odpowiednio wyprofilowana szczotka, tak aby kurz, który znajduje się w takich meblach, ładnie wybijać. Ta elektroszczotka również w prosty sposób może zostać rozebrana, tak abyśmy mogli sobie ją oczyścić, jeżeli oczywiście zaistnieje taka potrzeba. Kolejny element to duża, rozbudowana elektroszczotka do podłóg. Ona, tak jak już wam powiedziałem, będzie pracowała zarówno na podłogach płaskich, jak i na dywanach. Osadzona jest ona na kółeczkach, są duże koła z tyłu, dwa małe kółeczka prowadzące z przodu, tak więc całą masę tego odkurzacza, całą masę tego zestawu będziemy mogli przenieść na tą szczotkę, tak więc zupełnie ta masa dla nas będzie nieodczuwana. Jak widzicie, pod spodem jest również uszczelka szczotkowa, tak jak powiedziałem, kółka tylne większe, przednie mniejsze i oczywiście również ta elektroszczotka ma możliwość rozebrania, wyjęcia, wyczyszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W zestawie nie mogło zabraknąć zasilacza oraz bardzo ciekawym rozszerzeniem jest uchwyt, który będzie pozwalał na zainstalowanie wszystkich końcówek przy kręceniu go do ściany i również ten uchwyt będzie nam dbał o to, żeby taki cały zestaw, tak naprawdę odkurzacz, naładować. Widzicie tam styki, które odpowiadają za ładowanie. Do tego uchwytu podłączymy sobie zasilacz, powiesimy sobie go na ścianie. Ten uchwyt niedoceniany, a jest rozwiązaniem genialnym, bo w prosty sposób sobie to urządzenie gdzieś w domu zawiesimy i zorganizujemy tak, żeby było nam wygodniej. Przejdźmy teraz do samego odkurzacza. Moja wersja, która do mnie dotarła, jest w kolorze białym. Na tyle znajdziemy przełącznik trybów pracy 1, 2, 3, czyli najniższy, średni i najwyższy stopień ssania oraz przełącznik z kłódką, tak zwany autolock. Po włączeniu tego przełącznika autolock, po prostu naciśnięcie włącznika, czyli takiego spustu, można by powiedzieć, uruchomi odkurzacz i dopiero kolejne naciśnięcie będzie powodowało, że urządzenie się wyłączy. Na baterii z dwóch stron mamy stosowne kontrolki, które będą nam pokazywały aktualny zasób energii w baterii. Sama bateria jest baterią, którą możemy zdemontować, jeżeli zaistnieje konieczność wymiany takiej baterii. Możemy również dokupić sobie takie baterie, jeżeli potrzebujemy sprzątać dłużej niż bateria nam to zapewni. Z tyłu odkurzacza również znajduje się złącze do dostarczonego w zestawie zasilacza. Tak jak powiedziałem, możemy go ładować na tej podstawie, ale również możemy go bezpośrednio z zasilacza zasilić. Od dołu mamy klapkę, którą będziemy opróżniali zebrane nieczystości. Również w prosty sposób możemy zdemontować cały moduł odkurzający, gdzie znajdziemy wszystkie filtry, wszystkie elementy tego zestawu możemy wyciągnąć, przeczyścić raz na jakiś czas. Oczywiście jest to jak najbardziej wskazane, żeby taki zestaw rozebrać, przedmuchać te elementy, które można odświeżyć wodą. To wszystko mamy w instrukcji.
które się zużyją, ewentualnie możemy wymienić. Cały zestaw bardzo prosto się demontuje, bardzo prosto się czyści, a następnie bardzo prosto się go składa. Muszę przyznać, że jak na moc, którą ten odkurzacz sobą reprezentuje, to pracuje on wyjątkowo cicho. Pojemność najczystości to jest 0,6 litra. Cały zestaw filtrujący składa się z kilku elementów, tak więc mamy pewność, że to, co odkurzacz zasie, nie będzie z powrotem gdzieś rozpylane w przestrzeni. Jeśli chodzi o parametry główne, to 100 000 obrotów, jeśli chodzi o silnik. Tak jak powiedziałem, jest on wyjątkowo cichy jak na taką moc. Siła ssania to jest 20 000 paskali, tak więc można powiedzieć, że to jest jedno z bardziej wydajnych urządzeń na rynku. I nawet tutaj podczas tych testów widzicie, że jak to powiedziała moja asystentka, urządzenie rwie asfalt, czyli podczas odkurzania widać, że taki chodnik leżący swobodnie na podłodze jest unoszony przez ten odkurzacz. Oczywiście moc sącą można zmniejszyć i faktycznie w takim przypadku najwyższa moc jest zdecydowanie za wysoka. Pewnie jak są jakieś wyższe dywany, to wtedy jak najbardziej, tak, ale przy takich niskich chodnikach, no to sami widzicie, co następuje. Odkurzacz przysysa taki chodnik i próbuje go podnieść. Tak więc powtarzam to, co wam mówiłem. Używam takich urządzeń już od dobrych kilkunastu miesięcy, jak już nie od kilku lat. I faktycznie, jeżeli szukacie czegoś, co bardzo mocno ssa, to jak najbardziej tak. Do elektroszczotki żadnych zarzutów nie mam. Fajnie by było, jakby jeszcze były diody, które by podświetlały miejsce, które odkurzamy. Oczywiście, jak przechodzimy do innych końcówek, no to końcówka szczelinowa, wiadoma sprawa. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy, żeby dojść, czy to w takich linach między beblami, czy odkurzamy samochód, czy jakieś półki, czy nawet elektronikę drobną. Ja używam tego do czyszczenia klimatyzatorów, tak więc takie szczotki szczelinowe naprawdę przydają się w wielu przypadkach. Jak widzicie, przez to, że ona jest zwężona, jeszcze ta siła ssąca jest większa, tak żeby wszystko jak najlepiej i jak najdokładniej wybrać. Kolejna opcja to ta przedłużka elastyczna, też tam, gdzie nie możecie w prosty sposób dojść, bo odkurzacz się okazuje za duży, to możecie go gdzieś tam postawić z boku, tą przedłużkę elastyczną, wyposażyć jedną z końcówek, czy szczelinową, czy tą płaską i też gdzieś tam, gdzie trzeba, można dotrzeć. Jak widzicie, tutaj ten sam problem. Urządzenie, ze względu na to, że jest ustawiona największa moc, przysysa się i skraca tą rurę. Tak więc uważajcie z użyciem największej mocy. Kolejna nakładka, kolejna końcówka, to jest ta mała końcówka z elektroszczotką do czyszczenia mebli. Również działa to bardzo dobrze. Ona przez to, że się obraca, ma ten wałek, to wybija kurz, który gdzieś tam wejdzie nam, czy w materace, czy w obicia, czy w te wszystkie elementy, które oczywiście w meblach są do odkurzania, bo oczywiście same meble możecie odkurzyć czy tą szczotką szerszą, czy tą nakładką szczelinową, ale właśnie takie obiciowe tematy, krzesła, materace, no to tutaj ta elektroszczotka widać, że robi robotę. U mnie dość często są robione testy tego typu sprzętów. Jak widzicie, cały czas, dzięki temu, że ta moc jest taka, jaka jest, to ciągle coś tam z tego mebla mojego wysysamy. Jeszcze raz podkreślam bardzo fajną opcję, jeśli chodzi o uchwyt. Wszystko mamy w komplecie, wszystko mamy w jednym miejscu, wszystkie końcówki są na tym uchwycie zaczepione, tak więc jest to bardzo, bardzo fajne rozszerzenie tego zestawu. Zachęcam was tradycyjnie do komentowania, zachęcam was do oceny filmu, zachęcam również do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.